Siema, pokażę solo kopiowanie. No glitcha robimy najlepiej na sesji publicznej, ale jest to glitch dla osób, które mają wykupiony zestaw początkującego kryminalisty. Bo tu na straty będzie używany taki pojazd jak łazik Dune. Bez zestawu kryminalisty 1 100 000 zniszczy 850 tysięcy. No jeżeli ktoś ma wykupiony zestaw kryminalisty, ma je wtedy za darmo, no to wtedy na tym glitchu zarabię. Chociaż jeżeli ja go kupiłem za 1 100 000, to kopia moja wynosiła 2 300 000, także no dużo w plecy nie byłem. Ale to pokazuję tylko, żeby pokazać te kopiowanie. W mobilnym centrum operacyjnym auto, które chcemy skopiować, czy tam je wzywamy i wjeżdżamy do bunka, czy tam wchodzimy i wyjeżdżamy z mobilnego, to już nie ma znaczenia, byleby to auto zostało w bunkrze. No i ten łazik Dune na straty albo może stać w salonie gier, w garażu salonu gier, może tak jak w moim przypadku w bazie, chociaż w bazie trochę gorzej ten glitch działa. Lepiej jest używać do tego salonu gier. Że to auto zostawiamy w środku, ja udaję się do bazy. W bazie będę robił taki myk, że muszę tylko dodać gazu i przytrzymać krzyżyk w prawo. To jest cała filozofia. Jeżeli się uda, wyjedziemy autem na zewnątrz, a to nam zniknie, no to się udało. Jeżeli wyjedziemy, auto nam nie zniknie, to się nie udało. Musimy wrócić do bunkra i zostawić tutaj znowu i zjeść tutaj w środku. Teraz jak wy się tam dostaniecie do bunkra, do bazy czy tam salonu, gra wasza sprawa, byle nie żadnym pojazdem osobistym. Można tak jak ja tu Buxardem Securo Service, czy tam zadzwonić po Meriwether Transport. Nie no, żartuję. A chociaż można, no i dobra, ja tu akurat robię na przykładzie bazy. No i tutaj wchodzę do tego pojazdu, który będę tracił. To pokażę na zwolnionym tempie. Ja tutaj klikam tylko raz RT na Xboxie, R2 to jest na PlayStation. Wsiadam do pojazdu, odpali tam mi się silnik, dodaję gazu po prostu i trzymam wciśnięty krzyżyk w prawo. Czyli pakuje się do auta, to jest auto na straty, mówię, zestaw kryminalista, ktoś ma to, ma je za darmo. I teraz dodaję gazu, tylko klikam gaz i trzymam wciśnięty krzyżyk w prawo cały czas tutaj, aż pojawię się na zewnątrz. Jeżeli się udało, będziecie mieli taki efekt jak ja, że jestem chwilkę w pojeździe, on znika, no to się udało. Wtedy wracamy do bunkra, wsiadamy do tego Easy. Wjeżdżamy do bilki zapisać kopię, żeby zrobić kolejną. Znowu zostawiamy Easy w środku w bunkrze, udajemy się tam do bazy, czy gdzie macie te łaziki Dune. No ale najlepiej, mówię, łatwiej jest to zrobić używając do tego salonu gier, a nie w bazy, bo baza tam jest... No gorzej by na mnie, no ja tu pojechałem zrobić drugą kopię, już mi się nie udało, po prostu wyjechałem z bazy, no i bym musiał wrócić do bunkra właśnie, zostawić. Znowu Easy, wrócić tu. W stronie gier, z tego co się orientuje, działa to o wiele lepiej. Także no jest to łatwe, nie trzeba żadnych tam trybów celowań, dołączania do nikogo, chyba że ktoś się chce tam teleportować, no to może się teleportować przez właśnie jakąś akcję i ten tryb celowania. To by było na tyle. Elo.